Zwycięski początek Iggy Świątek podczas WTA Finals w Cancun. Polka pokonała marketę wądruszową 7-6, 6-0 i tym samym od zwycięstwa rozpoczęła rywalizację w grupie Chetumal, gdzie obok Polki i Czeszki znajdują się jeszcze także Coco Gauff i Ons Jabeur. Za moment porozmawiamy sobie o tym pojedynku Iggy z marketą, ale na samym wstępie tutaj chciałbym Was zachęcić w imieniu właściciela kanału Dawida Wiktorskiego do skorzystania z oferty Forbet. Specjalny pakiet powitalny z kodem TBD. Kto chce, kto ma ochotę, może sobie z niego skorzystać. Przechodząc już do meritum, a więc do spotkania Polki i Czeszki, najpierw warto wspomnieć o tym, co się w ogóle dzisiaj działo w Cancun, bo przypomnijmy, że od samego rana sporo problemów wygenerowanych przez pogodę, padający deszcz, który cały czas uwypuklał, kolejne niedopatrzenia, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to już naprawdę zaczęło przechodzić ludzkie pojęcie, pojawiający się piasek na korcie i tak dalej. No jest wiele rzeczy, które powodują, że można złapać takie obrzydzenie dotyczące tego, co się dzieje w Cancun, i najbardziej żal tylko chyba lokalnych organizatorów, którzy robią wszystko, co mogą, aby ten turniej był jak najlepiej przygotowany, i też lokalnych kibiców, którzy przybywają do właśnie tej miejscowości, aby śledzić rywalizację najlepszych zawodniczek na świecie. Także absolutnie za całą farsę odpowiedzialna jest organizacja WTA i tutaj też coraz więcej zawodniczek bierze już głos w tej sprawie. Wypowiedziała się m.in. sama liderka rankingu, a więc Aryna Sabalenka. Na szczęście korty udało się przygotować do rywalizacji i mogliśmy zobaczyć pojedynek Iggy Świątek z Marketą Wądrouszową. No ale tak jak się można było spodziewać, ten kort robił sporo problemów. Ten kort nie jest w 100% gotowy, bo widzieliśmy chociażby na różnych obrazkach, że no, ta piłka potrafi się dziwnie zachowywać po odbiciu od kortu, no ale to też wynika z tego, że ten kort jest po prostu nierówny i tak to niestety przez to wszystko wygląda. A wracając już do kwestii związanej bezpośrednio z tym, co się działo podczas meczu Iggy Świątek z Marketą Wądrouszową. Nieudany początek Iggy Świątek, nie najlepiej weszła w to spotkanie. Widać, że miała problemy z czuciem kortu, z dobrym odgrywaniem piłek, spore problemy z backhandem, z tym takim słynnym zagraniem Iggy wzdłuż linii. Sporo piłek właśnie po tych zagraniach lądowało w siatce i zastanawialiśmy się właśnie, kiedy Iga odnajdzie ten swój właściwy rytm. Wydawało się, że to nastąpi po tym, jak Iga Świątek ze stanu 0-2 wróciła na po 2, ale potem nastąpił kolejny kryzys, taka delikatna zapaść i zrobiło się 5-2 dla Markety, która przy tym stanie serwowała po zwycięstwo w całym secie. Ale w tym momencie Iga Świątek jakby poczuła, że nie ma nic do stracenia. Zaczęła dobrze returnować, potem zaczęły wchodzić kolejne uderzenia. Okazało się nagle, że też ten backhand po linii zaczął funkcjonować. I też ten właśnie backhand po linii przyniósł Polce piłkę wygrywającą i doprowadzającą do stanu po 5. I jak się potem okazało, wszystko w tym pierwszym secie rozstrzygnęło się dopiero w tiebreaku. Początek, a raczej dwa pierwsze punkty powędrowały do Markety, ale później sytuacja już odwróciła się bardzo korzystnie pod kątem Iggy Świątek. Pojawił się nawet świetny serwis przy stanie 5-3, a potem na zakończenie seta podwójny błąd serwisowy Markety. No i tak się składa, że to był moment absolutnie zwrotny dla tego pojedynku. Drugi set to już zupełnie inna historia. Iga znacznie skuteczniejsza, widzieliśmy to też chociażby po statystykach i tym stosunku winnerów do niewymuszonych błędów po stronie Igi, a z kolei Marketa, która w pierwszym secie przez długi czas imponowała tą swoją taką skuteczną, typową grą, cierpliwą. Nie było to może nic nadzwyczajnego, ale grała po prostu skutecznie, cierpliwie,
I to wystarczało wtedy na IG. Tutaj w tym drugim secie jakby to wszystko się rozpadło, jakby właśnie ten fakt, że tak wypuściła tę okazję w tym pierwszym secie, mocno na nią wpłynął. No i ten drugi set zupełnie potoczył się już pod dyktando Igi Świątek, wygrana 6 do 0 i efektowne zwycięstwo na początek zmagań w Cancun. Myślę, że to jest o tyle cenniejsze zwycięstwo, że właśnie Polka sprawdziła się już w takiej sytuacji trochę podbramkowej, bo tutaj przypomnijmy, każdy set może mieć ogromne tak naprawdę znaczenie, jeśli chodzi o dalsze losy w całym turnieju. Także cieszymy się bardzo, że Iga Świątek wygrała to spotkanie. Cieszymy się z tego, że Iga Świątek naprawdę tutaj potrafiła odwrócić losy niekorzystnego wyniku i myślę, że nawet takie zwycięstwo smakuje lepiej i jest o wiele cenniejsze niż taka bardzo łatwa gdzieś wygrana, bo Iga już sobie pokazała, że stać ją na to, żeby odwracać losy pojedynku i to jest najważniejsze. Z kim Iga Świątek zagra w kolejnym meczu? Pewnie jak wy będziecie oglądać już ten filmik, to o tym się dowiecie. Tak się składa, że ja go nagrywam o godzinie 3:37, a więc w momencie, gdy jest wznawiany pojedynek pomiędzy Coco Gauff i Ons Jabeur, bo mecz przystanie 6-0, 1-0 z perspektywy Amerykanki został przerwany przez opad deszczu. Tak się składa, że zaraz po tym, jak zakończył się mecz Igi Świątek z Markietą Wondrouszową, Iga przeprowadzała wywiad dla Canal Plus Sport razem z Klaudią Jans Ignacik. I właśnie dosłownie zaraz po tym, jak panie skończyły ze sobą rozmawiać, pojawił się pierwszy opad deszczu. Już ten start meczu pomiędzy Goff i Jabeur został opóźniony, a potem nastąpiło jeszcze kolejne przerwanie. No ale początek zdecydowanie pod dyktando Coco, on zupełnie bez argumentów, więc jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, można tak zakładać, ale oczywiście po tym, jak już będziecie oglądać, może się okazać, że jednak Żaber odwróci magicznie losy. No, w każdym razie ja będę się trzymał tego, że no to Coco może być zwyciężczynią tego pojedynku. No to jeśli Coco właśnie wygra spotkanie z Żaber, to właśnie Amerykanka zmierzy się z Igą Świątek w kolejnym spotkaniu i może to być bardzo ciekawy pojedynek, bo widać było przynajmniej na początku starcia z Ons Jabeur, że Goff czuje się dobrze, gra solidnie i gdzieś kontynuuje tę swoją dobrą serię. Ale tak jak wspomniałem, wypowiadam się tak naprawdę tylko na podstawie pierwszych 7 gemów spotkania. W momencie, gdy wy będziecie oglądać ten filmik, być może dalsze losy tego meczu zupełnie inaczej się potoczą. Tak więc trzymamy kciuki za Igę Świątek w następnym pojedynku z kimkolwiek by nie zagrała. To naprawdę takie zwycięstwo, jak osiągnęła właśnie z Markietą Wondrouszową, musi być bardzo budujące i też Iga pokazała sobie, że mimo tego, że przed turniejem nie miała za bardzo czasu trenować się na korcie centralnym, bo łącznie spędziła tylko podczas treningów godzinę i 15 minut, 45 minut z Jessicą Pegulą, 30 minut przed rozpoczęciem meczu z Markietą Wondrouszową, to potrafiła tak jakby szybko się w miarę dostosować do tych warunków panujących na korcie. Znalazła złoty środek gdzieś w tej rywalizacji z Czeszką. No i oby to ją zbudowało na dalsze losy tego turnieju. Ciekawie jest także w grupie Bakalar, gdzie rywalizuje m.in. Aryna Sabalenka. Pierwszy mecz, no bez większej historii, potoczył się pod dyktando Sabalenki i wygrała 6-0, 6-1 z Marią Sakkari. Za to ciekawie było w drugim meczu. Jessica Pegula wygrała z Jeleną Rybakiną 7-5, 6-2 i w pierwszym secie wróciła ze stanu 3-5. Także jest bardzo ciekawie i teraz patrząc na kolejne pojedynki, jakie nas czekają właśnie w grupie Bakalar, właśnie Sabalenka zmierzy się z Pegulą. Jeśli Pegula by wygrała swoje spotkanie, a potem swoje spotkanie wygrałaby też Rybakina, no to wówczas Pegula awansowałaby z pierwszego miejsca już po dwóch spotkaniach, a o drugie miejsce bezpośrednio
grupy rywalizowały między sobą w ostatnim meczu grupowym Sabalenka i Rybakina. To jest na razie jednak takie wróżenie z fusów. Zobaczymy, co się wydarzy podczas tej dalszej rywalizacji. My trzymamy kciuki oczywiście za Igę Świątek, żeby gdzieś ta sytuacja coraz bardziej pozytywnie się rozwijała pod kątem występu właśnie Raszynianki podczas zmagań w Cancun. Tak więc to tyle ode mnie, jeśli chodzi o takie małe podsumowanie tego, zwłaszcza dla tych osób, które nie oglądały pojedynku Igi Świątek z Marketą Wondroszową. I jeszcze na sam koniec ponownie zaproszę Was do tego, żeby ewentualnie kto chce w imieniu gospodarza kanału właśnie Dawida Wiktorskiego, zaproszę do skorzystania. Kto ewentualnie chciałby, może wybrać sobie pakiet startowy od Forbet z kodem TBD. To tyle ode mnie. Dzisiaj kłaniam się nisko. Mateusz Stańczyk. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zachęcam do odwiedzania kanału Tennis by Dawid na YouTubie, bo być może w kolejnych dniach czekają Was kolejne materiały dotyczące Cancun i nie tylko, bo dzieje się także pod innymi względami bardzo, bardzo dużo. Także zachęcamy także do odwiedzania strony tennisbydawid.pl. Tam również wiele ciekawych, interesujących materiałów. A tymczasem do usłyszenia następnym razem.